Przed wojną każdy był kimś innym. Jasne. A co z tobą? Co robiłeś przed całym tym szaleństwem? Byłem samotnym buchalterem. Naprawdę? Tak. Każdego ranka oceniałem, czy moja firma przetrwa niemiecką okupację. W końcu miałem dość i wtedy wstąpiłem... Niemcy szykują kontratak! Powiedz, rachmistrzu, jakie mamy szanse? Jak zwykle, mamy przejebane. Siemaneczko, z tej strony Baz, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Enemy Front. Jest to już czwarty odcinek. Spauzowałem w tym momencie, gdyż zaczęli gadać. Myśmy to i tak słuchali i widzieli w poprzednim odcinku. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. No, było trochę burzliwe. Tak więc mam nadzieję, że już się nie powtórzą takie długie, że tak powiem, długie wczytywanie, nie wczytywanie, Jezus, checkpointy dalekie. No, nieważne. Nie przedłużając, lecimy z tematem. Hawkins, tędy! Jak wygląda sytuacja? To zwiadowcy! Rozpoznanie walką! Nie możemy pozwolić, by któryś z tych skurczybyków przedostał się przez nasze linie! Spory oddział! Poważna sprawa! Tu mamy taki pistolet śmieszny. Generalnie to ostatnio żeśmy odbili kościół, znaczy pomijając fakt tej Francji całej. I teraz, o, tu jakaś brońka. Druga, to się przyda. Cholera, Tomek oberwał! Utrzymać pozycję! Nie, Tomek oberwał, gdzie jest? A, F. No i co? Dobra. Jaki Panzerfaust? Gdzie Panzerfaust? Gdzie Panzerfaust? Widzę, że zaczynamy, kurde, z grubej rury. I co tak, na konkrecie. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie rozwalą z tego pozycji karabinu maszynowego. Nie wiem, czy... Bić w nich! Ej, to ma... Gdzie oni są? Tu jest jeden. Tu biegnie. Tutaj. Kurde, dużo. Ja mam ich zabijać wszystkich, czy na czymś innym polega? Zmykajcie tchórze! A, jeszcze ich rozwalę. Zostańcie A, tutaj. Dobra. Hawkins, za mną. Gdzie? Tutaj. Punktów. Musimy się utrzymać za kozerą lećmy. Von Bach próbuje wbić klin pomiędzy dwie opanowane przez nas dzielnice. Jeśli się wycofamy, Niemcy pokroją nas na kawałeczki. Hawkins, pośpiesz się! No ja przecież jestem tuż za wami. Co pośpiesz się? Już tu idę. Też dostanę LKM-a? O kurwa. Czekajcie. Bo tutaj mnie nieźle... Tu też dostanę LKM-a, czy tak średnio? I co jest grane? Kto mnie zabił? Zmykajcie, tchórze! Od wejścia! Teraz atakują z przodu! Zostańcie tutaj! No, naciskam. Za mną! Szukają naszych słabych punktów! Musimy się utrzymać za wszelką cenę! Nie czaję. Von Bach próbuje wbić klin pomiędzy dwie opanowane przez nas dzielnice. Jeśli się wycofamy, Niemcy pokroją nas na kawałeczki! Hawkins, pospiesz się! No jak pospiesz się, jak tu jestem zaraz za wami? Przecież wam powtarzam. Ej, dobra, tu, my se tu wyjdziemy. O kurde, ale tam ktoś do mnie nawala. No właśnie, bo tam ktoś z góry napierdzie. No co jest grane? Bez sensu, no o co chodzi? Ile razy? No nie, tak. Nie, za mną! Szukają naszych słabych punktów! Musimy się utrzymać za wszelką cenę. To jest dramat jakiś. Von Bach próbuje. Dobra, słyszałem już to. Przez nas cicho sieć. Jeśli się wycofamy, Niemcy pokroją nas na kawałeczki. Dobra, już zamknij się.
No i co, Hawkins, pospiesz się? O kurde. A może ja mam tu do góry iść? Nie wiem, czy to... Czy... No, ale biegnij, naciskam przecież tego shifta, już nie, nie... Na ulicy przygotowaliśmy dla nich niespodziankę. Hej, hej, hej! Beczki i skrzynie z amunicją. Jedno trafienie i wielkie bum! Uważaj na niemieckich snajperów. Nieźle nam dają popalić. No, a możesz... O kurwa. Masz go! No nie, no fajnie, wszystko fajnie, ale... Ale ja ich nie widzę nawet. Czemu ja nie mam snajperki? Gdzieś powinna być snajperka, bez kitu. Nie no, bez jaj, tu musi być gdzieś snajperka, bo to nie ma sensu przecież. Mogę tu spaść, czy umrę? Kurwa... Czułem, że jest... Ach! Cholera jasna, gwintowana. Kolejny festiwal umierania. Zostańcie tutaj! Hawkins, potrzebuję snajperki. Musimy się utrzymać za wszelką cenę. Snajperka. Dobra, cicho sieć. Jeśli się wycofamy, Niemcy pokroją nas na kawałeczki. Hawkins, pospiesz się! Dobra, ale ja, żeby to cokolwiek z tym zrobić, to ja potrzebuję snajperki, bo to nie ma sensu. Nie ma, ekwipunek jest pełny. Nie ma tu nigdzie snajperki. Nie ma nigdzie snajperki. Nie ma nigdzie snajperki. No dobra, no to fajnie, że tutaj mam iść, nie? A gdzie mi pokazuje? Ten, jakby... O! Tu mi pokazuje, no to... Co ja mam tu zrobić? Tu. Tu mi pokazuje, dokładnie tu. No i co? No kurwa! Kozera w ogóle wygląda tak jak my. Ej nie, no bez kitu już, bo to głupie jest. No i patrz! No i kto do mnie... No to ci snajperzy stamtąd, to ja widzę, nie? Ale... No ale jakby... Jak ja mam się im przeciwstawić? Może tu gdzieś mam zleść? No nie, no kurwa, no to jest bez sensu. Nie wiem, tu może mam iść. Czekajcie, tutaj może... Co to jest za skrzynia? No i co? No i wlazłem tu i bez sensu. Nie. Oj nie, no to znowu marnujemy czas, mówię wam. Bo zaś nie wiadomo, o co chodzi. No, jak mam tu się... Kurde no! No zwierzę mogę ich zdjąć, ale kurde... Dobrze by było... Mieć jakby ten, nie? Czym zdjąć ich zwierzę? Bo ja tu sobie mam taki... Dobra, przyjrzyjmy się. Tu jest typ. Padł. Tu jest typ. Dobra. Nie wiem, ile ich tam jest i gdzie oni są, ale czemu on mnie trafia przez kolumnę? Przecież ja specjalnie stoję za tą kolumną, żeby mieć spokój. Dobra. Bo jesteśmy na hita. Z czerwone otoczenie. Może to już się ten? Super. Gdzie są jeszcze ci snajperzy? Bo ja ich nie widzę totalnie. Tu jest chyba. Masz go! O. I co? Ja ich nie widzę. Ja puszczę tam im takiego taktycznego... Aha, ja nie mam. Mogę wyjść? Kurwa, no nie mogę. No co jest grane?
Gdzie oni się kryją? Na wprost. Wiecie co? Ja pójdę jednak na tą wieżę. Gdzie to było? Tutaj. Ja pójdę jednak na tą wieżę tutaj i zobaczymy, może się uda cokolwiek zdziałać. Ej, tak to ja tego nie widzę, nie? Dobra. I na kucaku. A można padać? Nie. Na ulicy przygotowaliśmy. Kto mnie tu wypcha? No co za... skrzynie z amunicją. Jedno trafienie i wielkie bum! Uważaj na niemieckich snajperów. Nieźle nam dają popalić. No super. Też mi się... Tu jest. Masz go! Tu był pajac. Chyba ten do mnie tak wali. No i co? Czołg jakiś. Czołg jakiś jedzie. Zbliża się transporter! No i co mi to da? O to chyba chodziło, nie? Że się cały czas kryje, bo cholera. Wolę tutaj nie paść teraz. Na szczęście. Sorry, że tak się średnio odzywam, ale nie chcę, bardzo nie chcę umrzeć znowu. Chcę ich tutaj załatwić. Ale ja ich tu totalnie nie widzę, nie? Na minimapie niby tu jest pełno tych ziomków, a tu nikogo nie ma. A tu... Tu jest? Ktoś jeszcze? Tu jest pełno niby, ale ja ich nie widzę totalnie. Nie wiem, jakieś te beczki mówią to. To może tak? I co? Nie E, tylko R. No on niby tu do kogoś strzela cały czas, nie? Ale do kogo to ja nie widzę. Może... Chyba już nie ma snajperów za bardzo, to wstanę. O, tu jest ziom. Padnie czy nie? Bo ja go trafiam i on nie pada. O, pada. Dobra, chwila. Ja może pójdę na drugą wieżę, co wy na to? Tam jest druga wieża, widziałem. Idę na drugą wieżę. Bo tutaj jacyś typiarze są. Tu też nie ma snajperki, nie? Oczywiście, że kurwa nie. Snajpa by się przydał jak przygotowaliśmy dla nich niespodziankę. Beczki i skrzynie z amunicją. Jedno co jest? Wielkie bum! Uważaj na niemieckich snajperów. Nieźle nam dają popalić. Czemu on przy... Nie widzę, czy to jest ziom, czy nie. Jest. Padł. Tu są jeszcze jakieś typiarze. Tu gdzieś. Ojej. Znowu kolejni snajperzy, tak? Cholera. Muszę chyba zrobić tak. O kurde, snajperka. No to bierę. Załatwiony. No to tak to ja mogę to robić, nie? Tu jest. To był ostatni. Świetny strzał. No i spoko. Dobra, jeszcze tu jacyś są? Przynajmniej mogę ich widzieć, nie? Nie to. No i co? Co ja mam zrobić, bo... Dalej mam tu tego kozerę zaznaczonego. Czy ja mam ich wszystkich rozdupcyć, tak? Ale ja tu nikogo... Tu jest jakiś zblokowany. On nie padł. O, nie wiedziałem jak w tym, jak w... snajperze. Elite, coś tam.
Zniszcz czołg wroga. Butelek zapalających? Cholera! Czołg po prawej! Wynoś się z tej wieży! Dalej, szybko! A niech to! Poszukaj butelek zapalających! W tamtej wyrwie z przodu chyba jest Panzerfaust! Rozumiem! W tamtej wyrwie z przodu jest chyba w Panzerfaust. No wolałbym Panzerfaust, ale no... Nie skaczemy. Dobra, zobaczymy, lecimy. Wartka akcja. Snajpę mamy, akurat jak już prawie wszystkich żeśmy załatwili. Dobra, butelki zapalające, czyli pewnie mołotowy, nie? Szukam. Tu są? Butelki, halo? Butelki? Poważna sprawa! Widziałem Panzerfausta! Posłaniaj mnie! Spróbuję go zdobyć! Rzucaj! Gdzie on jest? Ja nie mam w ogóle tych butelek. A są butelki, ja mam w ekwipunku. Nie pamiętam tylko na czym się to... Co to nie był nasz? Dobra, tu już załatwiłem, tak? Mamy czołg. Tyle dobrze. Dobra, dawaj to. No, shift. Też się da zejść? A niech to. Poszukaj butelek zapalających. Dobra. W tamtej wyrwie z przodu chyba jest Panzerfaust. Rozumiem. Mam jakieś butelki. Chwila, ciszyć muszę sobie na słuchawkach. Bo nie słyszę, czy mówię do was głośno, czy cicho. Dobra. Poważna sprawa. Widziałem Panzerfausta. Osłaniaj mnie. Spróbuję go zdobyć. Ruszaj. O kurde, ale beznadziejny celownik. Zabiłem typa? O kurwa, granat! Dobra, sorki za opcję w takim momencie, ale nie pamiętam, gdzie się tymi butelkami rzucało. Klawiatura, walka, granat był G, butelka Q. Dobra, no, już. Trafiłem w ogóle? Ja zesrałem. Dobra, dawaj. Dobra. Jest. Cholera, było blisko. No, i gitara. Gitara siema, jakby to ktoś powiedział. Zniszcz czołg wroga za... No to już zrobiłem, wykonane. To co teraz? A w środku, tak? W środku. Wszyscy z powrotem do środka! Dobra, ze snajpy. Przez te, ale ładne to było. Ale... Ze snajpy będziemy walić. Bo jest najlepsza na taki dystans. Dobra, lecimy do nich z tym, z karabinem. Tutaj. No, przeskoczysz to? No, dziękuję. Ej, fajny ten karabin, czy tam pistolet maszynowy. Tu bym musiał tego zejść od tyłu. Tu jest jeszcze jeden. O cholera. Mam nadzieję, że tu nikt nie przyjdzie, bo jest kiepsko. Miałem ja ich zaskoczyć, a to oni mnie zauważyli, gdzie ja wyjdę. Jeszcze
Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Tutaj jest tyłem do nas. Padł. Dobra, wszyscy? No i pięknie. No i pięknie, żeśmy załatwili. No z problemami oczywiście na początku, jak zwykle, ale... No jestem. A, dobra, cutscena. Zobaczcie, czy nikt nie jest ranny. Sprawdźcie stan amunicji, to jeszcze nie koniec! Jezu, nie wiem, ile jeszcze wytrzymamy. Ile będzie trzeba. Nie oddamy im kościoła. Gdzie są posiłki? Przygwożdżone kilka budynków stąd. W porządku. Musimy się przygotować na... Stukas! Jaki zaś Stukas? Ja pierdziu. Ale dupło. No nieźle. No nieźle, nieźle. No i co teraz? Fajny spadek FPS-u, widzę, przez ten pył. Ale i co mamy teraz? Co teraz? Przedarli się od frontu! Wszyscy do broni! Kurde, kucaj. Ej, co jest? No pogięło ich do reszty. Dobra, nie ma czasu na takie celowanie precyzyjne. Nie wiem teraz, do kogo strzelałem. Tutaj się przejdźmy. Dobra, zdjęty. Kurwa no. Zdjęty. Tu jest jeszcze ten oficer. Dobra, zdjęty i co jeszcze? Fajnie, że mnie tak się... Padł. Tam jeszcze jakiś lata. Padł. Jeszcze. Dobra, dostał. Tu jest. Padł. Jeszcze są jacyś. Kurde. Ile tego jeszcze tu będzie? Dobra, tu jeszcze są jacyś. Kurwa no. Kurczaczki, ziemniaczki. O ty gnoju. Tak mnie tutaj perfidnie. Dobra, bo trochę mamy czerwony ekran, więc musimy trochę przystopować. Troszkę musi nam to... Strasznie długo tutaj się regeneruje. W sumie spoko z jednej strony. W połączeniu z normalnymi checkpointami byłoby to spoko. A że z takimi, no to... Dobra, tu jest typiarz. Padł? O kurde! O kurwa... A nie, dobra, to byli chyba... Oni uciekali, dobra. Może zaraz znów trzeba będzie walczyć. Dlatego korzystam, póki mogę. Więc... Twoją opowieść o wydarzeniach we Francji przerwano. Powiedz, nie. Jak wyglądał ten atak na niemiecki transport? Zakładam, że ci się udało. Zaś Francja. O nein. Och nein. A chyba, że zrobimy taki krótszy odcinek? Nie. To jeszcze zobaczymy do pierwszego checkpointu we Francji najwyżej. Bo wiele się tu nie działo w sumie. Znaczy dobra, działo się w ciul, ale jakieś pierwsze 10 minut to zajęły
nam rozkminienie, jak mamy w ogóle zrobić z tymi snajperami. Się okazało, że kurde, w ostatnim miejscu, gdzie zajrzę, będzie snajperka. O, dobra, lecimy. To jeszcze chwilę pogramy, co wy na to. O, z Josephine Obrak. Obrak? Tutaj te drogi się schodzą. Tam jest Szwajcaria, a tam twój pociąg. Proszę, chodź z nami. No i wam nie potrzeba już więcej martwych bohaterów. Nie. Nic z tego. Mówiłem, że załatwię ten pociąg i zamierzam to zrobić. No okej. Okay. Nie spieprz tego pismaku. Jezus, co ona... Mnie też było miło. No właśnie, co ona taka kurde wredna, miła. Co to ma być? My tutaj odwalamy robotę, a ona taka wredna. Dobra, no. O, idą Niemcoki. Co mamy? Snajperka! Ale fajno. Tu jakiś... Zaś będzie łażenia w pierun. Ich weiß nicht, was genau der Zug transportiert. Ich habe nur Gerüchte gehört. Gerüchte reichen mir. Sie sind das einzig Interessante hier. Nur ein Wort. Spezialeinheiten. Das glaube ich nicht. Wieso... Verteidigt euch! Kurwa, serio zauważył? No. Nie, no tu się nie da, kurde. Tu się nie da, no. Cicho. No co jest grane? Ej, 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 co ty taki wytrzymałeś nagle? Kurwa! Wiem, pół magazynka jak nie więcej wdupiłem w... No. Zajebiste. Teraz akurat w niego trafiałem przecież. No dobrze, może w jajka, nie? Ale wiadomo, że najpotężniejszy strzał jest w krocze. Ej, mam... Może jednak... Da się to skipnąć? O! Ciekawe, spoko. Nie, może jednak skończymy na tym momencie. I tak pewnie Josephine Obrak, ta cutscenka będzie jeszcze raz. Tak więc... Może zakończmy na tym dzisiejszy odcinek, bo widzę, że dalej będzie bardziej upierdliwie. Więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście przy tym jakże nieogarniętym gameplayu, jak to u mnie na kanale już bywa trochę. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No zapraszam oczywiście do poprzednich odcinków, jeżeli seria się spodobała, do ocenek, do innych serii na moim kanale. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, cześć!